Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dzisiaj mam przyjemność gościć bardzo interesujące osoby, a mianowicie panią Klaudię Ziobro i pana Macieja Poradzińskiego. Są państwo przewodnikami, miłośnikami Krakowa, pasjonatami historii i swoją wiedzę o Krakowie popularyzujecie w internecie, na stronie internetowej Ciekawi Krakowa. Jak się państwo poznali i razem pracujecie? Poznaliśmy się w pracy, w takiej pracy, która przez wielu Krakusów nie jest zbyt doceniana. Poznaliśmy się wzgardliwie wręcz. Poznaliśmy się na Meleksach. No właśnie ja trafiłam na Meleksy jako moja pierwsza praca w turystyce. Tam poznałam Maćka, którego czasem dopytywałam o różne szczegóły historyczne, bo było wiadomo, że będzie wiedział. Okej, okay. Tego to już nie pamiętam. Dawne czasy to były. Ale tak, poznaliśmy rzeczywiście na Meleksie, w konkurencyjnych zresztą firmach. Tak. To warto zauważyć. Chociaż współpracujących ze sobą. No i przez kilka lat jeździliśmy każdy sobie na tym Meleksie, no i po prostu jakoś tak pewnego dnia Klaudia przyszła z pomysłem, że a może byśmy jakoś coś zdziałali więcej dalej. No i tak się zaczęło. Generalnie, no mimo tego, że Meleksów jest bardzo dużo w Krakowie, turystów też jest dużo, no zwłaszcza przed pandemią, no tutaj zainteresowanie mieliśmy w miarę spore. W sumie teraz w minionym sezonie też, przy czym no głównie oczywiście Polacy tym razem, co Polacy stanowili mniejszość raczej do tej pory przed pandemią. Jeździło się głównie właśnie z obcokrajowcami i sporadycznie z Polakami, natomiast teraz proporcje są zupełnie odwrotne. Jest wiele rozmaitych firm, dużych, małych, czasami mają jeden pojazd taki, czasami mają kilkanaście czy więcej. No i to są po prostu jesteśmy po prostu pracownikami w tych firmach. Każdy ma tam jakiegoś szefa i tak dalej, także po prostu pracujemy tam w danej firmie. Tak, a z punktu widzenia klienta to jest albo właśnie do jakiegoś organizatora wycieczek się zgłasza, który później dzwoni do właściciela Meleksa, żeby przeprowadzić wycieczkę, albo albo do kierowcy, jeśli kierowca przekładał wizytówkę i zaraz wcześniej rozmawiał z turystą na ulicy przykładowo. Tak, 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 ale jednak większość to jest klient z ulicy. Taki losowy, przypadkowy klient, który trafia, pyta, jak to wygląda, za ile, nigdy nie czemu wie. Tak drogo i dopiero jedziemy wtedy. I nigdy nie wie, na jakiego kierowcę trafi. No też, to też. Był pomysł, żeby reklama, a później mnie osobiście bardzo zachęciły reakcje naszych czytelników na to, jak bardzo się spodobało pisanie prostym językiem ciekawostek o Krakowie, to aż chciało się pisać kolejne. Szukiwałam rzeczy, które zwyczajny Krakus zauważa, znaczy no, można zobaczyć gołym okiem na mieście. No i chciałam wytłumaczyć, no ale co to jest, tak? Bo najczęściej ludzie no, nie wiedzą. Te e-booki są stworzone z naszych postów. Po prostu. Plus dodatkowe teksty były specjalnie do tego pisane też. Nie tylko. Tak, ale to była kompilacja, zbiór tego, co napisaliśmy, plus coś ekstra jeszcze dodatkowego, tylko dostępnego właśnie w takiej formie. Nie pamiętam, czy złożyliśmy trzy, czy dwa. Chyba trzy. Były na pewno. Trzy były na pewno. Trzy złożyliśmy. Trzy, jak nie więcej. Ale okazało się, że tyle trzeba włożyć w tą pracę taką właśnie techniczną, żeby to złożyć do kupy, że zniechęciliśmy się. To zainteresowanie też nie było jakieś kosmiczne, nie. Tak naprawdę. No, taka nasza próba. Sobie szczerze, no. Wiemy, że potrafimy. Tak, tak. Ale tego w tej chwili nie ma i raczej nie planujemy w tym momencie. Nie, filmy chyba, cieszyły tak? się dużo większym zainteresowaniem. Nie, właśnie w tym kierunku pewnie pójdziemy, tak. Więc pójdziemy w filmy na pewno. Mi mogło pomóc doświadczenie 8 lat w Ruchu Światło-Życie w Oazie, gdzie pracowałam z młodzieżą, to jednak lubiłam po prostu tłumaczyć
coś prosto, bo po co używać wielkich słów. Często przy tej pracy zaczynam rozumieć, że ludzie, którzy chcą zwiedzić Kraków, niekoniecznie chcą wiedzieć to wszystko, co my wiemy, tylko chcą się dobrze bawić i po prostu mniej więcej zrozumieć, pośmiać się, jakiegoś żartu usłyszeć. Jak zadają jakieś konkretne pytanie, wypadasz na nie odpowiedź, ale generalnie my przekazujemy tylko jakiś tam minimalny, absolutnie procent całej tej naszej wiedzy, tak żeby to było po prostu strawnie podane i zrozumiałe dla każdego. Otóż ja sam decyduję, no chciałbym poznać stare miasto, bo chciałbym Kazimierz poznać, czy chce iść na kopiec Kościuszki, załóżmy, także oczywiście tu jest sam wybierać, co chce zobaczyć, my możemy mu coś zasugerować, ale rzecz jasna, klient sam decyduje. Jedynie przestrzenie zamknięte mają czasem swoje ścieżki, jak na przykład zwiedzanie katedry na Wawelu, tam jest określona ścieżka, którą się powinno iść. No, można gdzieś tam coś ominąć, coś tam przeskoczyć, ale jednak jest określony kierunek zwiedzania. A na mieście to jest zupełnie wolna amerykanka. Idziemy, gdzie chcemy. Znaczy, to też daje pole do popisu, że jak albo wybierasz swoje ulubione historie, takie, że wiesz, że są takimi diamencikami, albo turyści ci wcześniej mówią, a ja na przykład uwielbiam Wyspiańskiego, to ty już przeskakujesz i szukasz kolejnych ciekawostek i pokazujesz, gdzie coś jest z tym związane. Właśnie, turyści są różni, więc trzeba wyczuć grupę, czy wyczuć tą rodzinkę, czy osoby, z którymi idziemy, czy ich interesuje bardziej jedno, czy bardziej interesuje ich drugie, jaka to jest grupa ludzi. Trzeba do nich jakoś tam podejść, próbować indywidualnie, jakoś tak w miarę, myślę, na mnie. No, miałam ostatnio taką dużą grupę gdzieś z Mazur, gdzie większość ludzi było w ogóle pierwszy raz w Krakowie. Ja już miałam w głowie, że chcę mi pokazać to i to i to, a oni, a pójdziemy do smoka, chcemy sobie zrobić zdjęcie ze smokiem. Więc dla mnie to było takie, chciałam wam jeszcze tyle rzeczy powiedzieć. Pokazać coś innego niż oni smok. Oni się cieszą smokiem, nie? No właśnie, byli zadowoleni, chyba tak, o to chodzi, tak żeby właśnie oni byli zadowoleni. No. Więc uznajemy, że wycieczka zaliczona, skoro klient jest zadowolony. Czasem chciałoby się tu popowiadać o sztuce, o... Już teraz wiem, że z mojego doświadczenia im mniej, tym lepiej. No nie? Im mniej się powie, a ciekawiej, tak, tym lepiej, naprawdę. No właśnie, po prostu fajna historyjka. Ja sam dawniej za dużo gadałem, więc po prostu wiem to z własnego doświadczenia, że ograniczyłem znacznie ilość przekazywania informacji i te wycieczki są lepsze, w moim odczuciu prywatnym są ciekawsze. I właśnie teraz tą wiedzę, którą mamy z tymi konkretami, dajemy do internetu dla Krakusów i oni są wszyscy, ale dla turysty to jest zbędne. Rzeczywiście, teraz tak z tej perspektywy patrzymy, to zwiedza nie dla turysty, który piszemy o szczegółach jednak, a turysta interesuje ta podstawa, ta baza, a nie szczegóły. Szczegóły są dla Krakusów. Ich to cieszy. Na pewno Kraków jest rozpoznawany w świecie w ogóle. Marka Krakowa jest szerzej na świecie rozpoznawana niż marka polska. Turysta zagraniczny, który słyszy o Polsce, pierwsze, co mu przychodzi na myśl, to nie Warszawa, nie Chopin nawet, czy tam nie papież, tylko właśnie Kraków. Także przez te, powiedzmy, ostatnie lata jakąś tam markę Kraków zdało sobie wyrobić w świecie, no i przyciąga właśnie turystów jako miejsce przyjazne, stosunkowo tanie względem, powiedzmy, realiów tak zwanego zachodu, stosunkowo bezpieczne, gdzie nie ma, powiedzmy, zagrożeń takich, jakie na zachodzie na przykład występują, czy też w innych regionach świata tym bardziej, także miejsce ze wszechmiar przyjazne dla turysty. No a Polacy oczywiście traktują Kraków jako takie miejsce, symbol naszego kraju, dawna stolica, miejsce, gdzie królowie i tak dalej, właśnie smoki i tak dalej. No same przyjemne skojarzenia, mi się wydaje. Kraków niezniszczony w czasie wojny i właśnie ten rynek, no to jest coś, co na pewno nie wszędzie można zobaczyć, więc jest to atrakcja numer jeden w Polsce. Tak myślę, tak sądzę. Ja myślę, że mamy bardzo różnorodne jakby powody, żeby przyjechać do Krakowa. Mamy bardzo długą i bogatą tradycję kulturalną, jeszcze wywodzącą się z Galicji, młodej Polski. Każdy się uczy przed maturą, przerabia Wesele Wyspiańskiego, a później ale to tu było, tak, to tu było pisane, to tu się wszystko działo. Wszyscy przez x lat przerabiają w całej Polsce królów, tak, i przyjeżdża do Krakowa, tu mieszkali, tak, tutaj ten król leży, tutaj tamten, więc mamy i bardzo bogate
bogata oferta kulturalna, mamy ponad 50 muzeów, mamy, nie pamiętam ile, ale naprawdę dużo festiwali przez cały rok. Pamiętam, jak turyści czasem pytają, a jakiś teraz festiwal ma być? Ja mówię, przepraszam, ale jest ich tak dużo, że ja nie śledzę, bo co miesiąc prawie mamy jakiś festiwal. Mamy miejsca właśnie tak związane z historią, z kulturą, albo przyjeżdżam nawet choćby na koncerty do Tauron Areny i przy okazji zwiedzimy Kraków.